Cześć, dziś testujemy nową motorynkę Romet Pony, a oto zajechał nasz kierowca testowy. Tak, on w taki sposób jeździ na co dzień. To Damian Kreller, Stunt Rider, którego popisy możecie śledzić na Facebooku. Poprosiliśmy go, aby sprawdził dla nas całkowicie seryjny i nowy sprzęt. Czy Romet Pony da radę? Żeby nie było, wyruszyliśmy też w miasto. Nasz egzemplarz z jednostką 4T rozwija na VMAXie ponad 70. Na rozgrzanym silniku zachowuje się dość dynamicznie. Do tego małe, ale szerokie dwunastki nawet dobrze sprawują się na asfalcie. Pony to też fajne hamulce, są tutaj dwie tarcze. Ten mały wariat pochwalić się może też dobrym zawieszeniem. Na przodzie odwrócony widelec, czyli upside down, a z tyłu monoabsorber. Ogółem sprzęt jest niepozorny. Z początku co prawda trochę niemrawy, ale po dotarciu potrafi pokazać pazur. Na koniec bardzo szybki rzut na detale i zaproszenie do poprzedniego wideo z Rometem Pony w roli głównej, w którym więcej o parametrach technicznych i naszych wrażeniach z jazdy. Pamiętajcie o subskrybowaniu nas na YouTube oraz zajrzeniu na jednoślad.pl. No to co? Lewa w górę. Na razie.